Witam, tu Sławek. Czas kolejny na następny odcinek o rynku kryptowalutowym na 12 czerwca 2018. Mam nadzieję, że każdy się trzyma i że nikt nie sprzedał z stratą. Oczywiście, jak mamy presję w życiu, że trzeba po prostu płacić jakieś długi, czy za domy, mieszkania, wynajem, jedzenie. No to wtedy po prostu, gdy zainwestowaliśmy pieniądze, które nie powinniśmy, to może jest czas po prostu sprzedać, wycofać się, bo ten rynek jest, no, nie jest łatwy. Trzeba mieć filozofię, trzeba mieć strategię, trzeba mieć podejście. No i właśnie to jest ta podstawa, czemu ja po prostu chcę się dzielić z moją wiedzą, czytając, ucząc się całymi dniami, dzień w dzień, żeby po prostu byśmy, no, byli lepszymi inwestorami i że nasze wszystkie cele, czy to nie tylko w rynku kryptowalutowym, ale po prostu też szerzej mówiąc w życiu finansowym, po prostu nam polepszyły się. Okay? Od razu zaczynamy od market cap. W tej chwili 230 miliardów, czyli straciliśmy gdzieś 7 miliardów od doby temu. BTC Dominance 39,3%, cały czas idzie do góry. Trend jest dalej taki, że pieniądze po prostu opuszczają altcoiny i wpływają w Bitcoin, albo w tej chwili, ostatniej dobie co najmniej, po prostu opuszczają większość tych altcoinów. Oczywiście, gdy zerkniemy raz, dwa na tą listę, niektóre altcoiny są też na zielono. Tu zerkniemy raz, dwa na główne 10 i można powiedzieć, że mniej więcej top 10 są raczej stabilne. Nie ma takich dużych zmian po tym dużym spadku, który był ostatnio. Ok, od razu zobaczmy plotki dnia. Mi się wydaje, że warto od czasu do czasu zerknąć, co się dzieje, to tym bardziej, że teraz mi się wydaje, nie jest najlepszy czas mówić o nowych projektach. Teraz raczej trzeba przygotowywać się do następnego odbicia i oczywiście polepszać swoją wiedzę. Okay. Jak widzimy, Patcoin jest dużo omawiany, 22%, Ethereum też 22% i Ethereum Classic 21%. Wytłumaczę też czemu. Okay. Ostatnio mówiłem i dałem tak przeważnie uwagę na to, czemu te spadki były. Chciałem trochę dodać i po prostu uzupełnić ten wizerunek. I to jest, czemu były te spadki. Teraz mi się wydaje, że raczej główna przyczyna nie była to, była też jedna, ale po prostu powiedział, że ona jest na drugim miejscu, czyli ten hack na CoinRail. Główna przyczyna to jest tak naprawdę, bo US Commodity Futures Trading Commission, CFTC, no, bada cztery duże krypto giełdy, tak? I przez to mi się wydaje, że to ma większy sens, że po prostu te wieloryby, jak widzieli, że te regulatory już zaczynają sprawdzać takie większe podstawowe giełdy, to po prostu ich trochę przestraszyło. I to jest lepsze wytłumaczenie niż że CoinRail, ten hack, który, no, pochłonął gdzieś 40 milionów dolarów w kryptotokenach. Na przykład te 20 milionów PondiX, NPXS tokenu, 14 milionów w AstinX, 6 milionów w Dent, 1 milion w Tron, które było zgubione. Okay. Czemu też tak myślę? No, bo po prostu CoinRail jest mniejszą giełdę. Możemy też zobaczyć, na jakim miejscu to jest.
No, wychodzi na to, że nawet nie mogę znaleźć. W tej chwili mi się wydaje, że po prostu ściągnęli z CoinMarketCap. A to było gdzieś około no, numerze 100, powiedzmy, czyli naprawdę nisko w tej tabeli. Nic nie wyskakuje w tej chwili. Okej, mi się wydaje, że to jest lepsze wytłumaczenie, ale po prostu to, co się dzieje, że po prostu jest te inquiry, ta próba, co badają tę niby manipulację, czyli tą manipulację, która na pewno jest, o tym dobrze wiemy, i to, że był ten hack, to są te dwie gruntowe podstawy. Oczywiście, gdy też takie bardziej znane figury, celebryty mówią też negatywnie o Bitcoinu, tak na przykład jak Warren Buffett czy Jamie Dimon, to też nie daje tak nic dobrego, ale jak zawsze mówię, trzeba po prostu widzieć, co się dzieje za tym wszystkim, czyli tak naprawdę instytucjonalne pieniądze mają zamiar wejść i to naprawdę z dużym popędem. Okej, tak jak pokazywałem, plotki Ethereum Classic. Czemu? Też możemy zerknąć raz, dwa, co się dzieje z Ethereum Classic. W tej chwili skoczyło 21%, była pompa. I to jest dlaczego? Bo no, jest po prostu gadka, że ma być dodane do Coinbase. I przez to nawet skoczyło 25%, ale oczywiście już zyski były wyciągane, dlatego teraz znowu się zaczęło trochę iść w dół. Albo po prostu też było takich, którzy trzymali torby. Co ja mówię przez to, gdy mówię o torbach, to jest, że ludzie kupili powiedzmy Ethereum Classic za 18, a to cały czas po prostu siedziało przez około 12, no i jak dochodzi tego bliżej, to oni po prostu chcą wyciągać pieniądze, tylko żeby po prostu było na zero, żeby nie było żadnych strat po nich. Jest też dużo takich, dużo inwestorów. Się wydaje, że każdy jeden z nas, który inwestował, trzyma jakąś torbę w jakimś projekcie. Czemu? Bo oczywiście te spadki były duże i to tym bardziej, gdy kupowaliśmy większą ilość kryptowalut w gorących miesiącach jak grudzień albo styczeń, okay? Wtedy trzymamy torby. No i to też jest taki niestety taki efekt tego rynku. Okay, to jest wytłumaczenie czemu. Też mogę dodać parę zdań o tym. Mi się wydaje, że to jest trochę zaskakujące, to, że Coinbase no, wybiera Ethereum Classic. Już mówiłem o Ethereum Classic, że to nie jest najgorszy projekt, ale raczej zawsze mówiłem, że zamiast trzymać go długoterminowo, mi się wydaje, że to ma większy sens po prostu trzymać go w krótszym terminie. Trochę dodać do historii. Ethereum Classic jest ten oryginalny blockchain i tak naprawdę Ethereum jest ten fork, który odłamał się od Ethereum Classic. Było nieporozumienie, jak mieli po prostu polepszyć tą technologię po takim haku, który się wydarzył w przeszłości. Ethereum Classic też się koncentruje na Internet of Things, podobnie do IOTA, czyli oni robią też rzeczy poza tylko czystym byciem kryptowalut. Okej, następną rzecz, taką wiadomość, którą chciałem pokazać dzisiaj, i to jest po prostu następne takie zagrożenie, które ja chcę po prostu się podzielić. I to jest, że Apple powiedziało, że raczej nie będzie można kopać kryptowalut na iPhone. Okej, oczywiście wiemy, że bardzo dużo użytkowników na całym świecie używa iPhone. I to ma bardzo duży wpływ, według mnie,
na kryptowalucie, o której ja też mówiłem kiedyś, i to jest Electronium. Okej? Mi się wydaje, że z takim zagrożeniem to już nawet nie ma sensu po prostu popierać Electronium i ja już tą kryptowalutę w ogóle nie będę rekomendować. Kiedy, oczywiście to jest jeden artykuł, może być tylko plotka, ale mi się wydaje, że w takim niepewnym czasie, którym teraz jesteśmy, i tym bardziej, że jest tyle dobrych projektów z dobrymi wydarzeniami, z dużym, naprawdę dużym potencjałem do rośnięcia, w tej chwili po prostu już nie polecam Electronium. Okay? To jest za duże zagrożenie. Okay? To, że po prostu nie będzie można kopać na iPhone'ie. I tyle tych iPhone'ów jest na tym świecie, że to po prostu ta kryptowaluta już była obcięta. Już nie ma nóg, nie może chodzić. Tak ja to widzę w tej chwili. Oczywiście to jest jeden artykuł. Do końca nie przebadałem to, tylko w tej chwili, jak ja to widzę, czytając ten jeden artykuł, ok? I to tym bardziej, to jak mówię, jak już jest, nawet gdyby takie małe zagrożenie, to już wystarcza w tej chwili, ok? Rynek nie jest najlepszy. To trzeba być naprawdę jeszcze lepiej przygotowanym i wziąć lepsze pozycje. Jest wiele lepszych projektów, ok? Idziemy dalej. Ok. Też mówiłem w ostatnim filmie właśnie, że tą drugą przyczynę, czemu mi się wydaje, były te spadki, to, że było te G7 Summit, czyli te zebranie tych dowódców, tych państw, tych największych 7 gospodarek na świecie. No, oczywiście ten Trump szybko puścił, no i potem pojechał do Singapuru, żeby się spotkać właśnie Kim Jong-un. I właśnie to się wydarzyło dzisiaj i powiedziałem, że to może też dodać takie pozytywny sentyment do tego rynku. Czemu? Bo jak zawsze mówię, że po prostu Korea z Koreą i to, co się dzieje na Korei Południowej, powinno nas interesować, bo to jest trzecie największe państwo, które inwestuje w ten rynek. Okay? Pierw jest Japonia, potem jest Ameryka, potem jest Korea. Okay? I dzisiaj naprawdę było raczej, no, niektórzy to widzą, że mało osiągnęli, ale podpisali jakąś umowę. Może była taka no, skrócona. Nie było taka naprawdę potężna, ale po prostu to mi się wydaje, tak i tak to było pozytywne, to, że amerykański prezydent się spotkał z Kim Jong-un. Pierwszy raz w historii, że jakiś amerykański prezydent się spotkał z dowódcą Korei Północnej. I tutaj nawet jest artykuł, że jak można grać to, i to jest raczej artykuł bardziej o rynku tradycyjnym, ale mi się wydaje, że to też się tyczy do rynku kryptowalutowego. Jest to po prostu, że było małe odbicie przez to, przez te wydarzenie. Tutaj nawet piszą ile Nasdaq było dodane, S&P. Widzimy, że to są tak poniżej 1%, ale tak i tak. Gdy oni ze sobą rozmawiają, wtedy jest mniejsza szansa, żeby wojna wybuchła, prawda? I to mi się wydaje, jest pozytywne. I tak na to ja patrzę, ok? No i tylko daję to. I też tutaj pokazywałem, Padcoin był omawiany, 22,77%. Też mówiłem kiedyś o Marijuana Plays, czyli na samym początku robiłem takie recenzje szybkie o właśnie kryptowalutach, które mają, no, mają takie misje i cele, po prostu wchodząc w marijuana i no, ten całą industry, tak, marijuana industry. Ok. Dennis Rodman się koleguje z King John Un. No i on po prostu, on tam był w Singapurze też i nosił właśnie tą koszulkę Padcoin, okay, .com. I przez to
właśnie PadCoin skoczyło strasznie do góry, była pompa. No i to była taka pozytywna wiadomość dla tej kryptowaluty. I to jest taki jeden efekt, który już wyszedł z tego, no z tego spotkania. Tak, to wiem, że to się może trochę śmiesznie wydawać, ale to pokazuje nam, że po prostu celebryci mają też duży wpływ na to. No i to, gdy to był taki znak, że może po prostu naprawdę ta, tak poważnie mówiąc, cała ta Korea się ustabilizuje, nie będzie wojny, to mi się wydaje, że to pozytywnie wpłynie na ten rynek. Okay? Tylko tyle chciałem powiedzieć. Tutaj nawet pokazuję, że jest bardzo fajny, dam nam link, że możemy się sami zerknąć na to. Pokazuję na przykład najbardziej handlowane waluty narodowe. Numer 1 Japanese Yen, numer 2 US Dollar. No, a muszę trochę poprawić się i to patrząc na to, że to no, euro może się nie liczy, że to po prostu to jest nad wielu państw, tak w Unii używają euro, to może to się z tego punktu widzenia nie wliczy tak w grę, ale Korean Won jest numer 4 za euro, ale tak szczerze mówiąc, no, to jest trzecie największe państwo, które inwestuje w rynku kryptowalutowym. Okay. Dalej, IOTA. Tylko pozytywna wiadomość o IOTA chciałem się podzielić, jest to, że po prostu Volkswagen wybiera IOTA, żeby mogli operować te Autonomous Vehicle Software Updates. No to jest dla te same prowadzące się samochody. Okay, to jest tylko pozytywne. Okay, możemy trochę zerknąć, jak to wygląda o Bitcoin. Mniej więcej jesteśmy tak samo, jak byliśmy dobę temu. Czyli nie ma za bardzo co omawiać o tym, szczerze mówiąc, patrząc na to. No, rynek nie najlepiej wygląda. W tej chwili RSI jest, można powiedzieć, na daily około 30, czyli z TA perspektywy ma być odbicie. Okay. Ale jak zawsze nikt nie wie, po prostu co ja mogę dodać, patrząc na moją strategię, którą ja się tylko dzielę, nie jestem doradcą finansowym. Najlepiej jest robić cost dollar average down, gdy inwestujemy na długi termin. Co to znaczy, że po prostu gdy kupiliśmy na 10 tysięcy i teraz dokupimy na 6-700, to nasza średnia oczywiście maleje i gdy będzie po prostu potem odbicie do 12 tysięcy, to będziemy na zielono szybciej, prędzej będzie zysk. Dlatego zawsze mówię, że nigdy nie polecam wkładać wszystko naraz, bo to jest po prostu bardzo błędne. Okay? Rynek zawsze może się sypnąć jeszcze więcej. Okay? Albo po prostu może się odbić. No i gdy nie mamy tego tak żadnego kapitału do używania, to wtedy po prostu no, przegapimy ten odbicie. Albo po prostu, jak mówię, będziemy pod wielką presją, gdy wszystko się sypnie, a my inwestowaliśmy wszystko. Ja na to patrzę, że pierw trzeba się nauczyć po prostu kupować przy dołkach, trzymać, akumulować i potem też wprowadzać drugą strategię u boku i ją wtedy ustawiać, czyli więcej pieniędzy wkładać, albo więcej naszego portfelu procent tej strategii przeznaczać i to jest swing trading, czyli kupujemy przy dołkach na krótszy termin i potem wyciągamy zyski bardziej agresywniej, gdy są odbicia mniejsze, czyli
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40%, cokolwiek nam no, działa dla nas, tak? Oczywiście musimy zawsze patrzeć do siebie, jak inwestować najlepiej. Okay? Możemy zerknąć też na TradingView, jak to wygląda w tej chwili. No i sentyment jest negatywny, 15 jest sell, 8 neutralny czy buy. Wydaje się, że w tej chwili nie ma sensu otwierać tych analistów i zbadać ich głębiej czy bliżej i omawiać. Tak jak mówiłem, gruntowe jest to, że po prostu opór jest około 6600. Ok, i odbicie. Zawsze jak dochodziliśmy do tego, mniej więcej były odbicia. Mniej więcej można powiedzieć, że nie przekroczyliśmy tego. Była taka chwila, że po prostu doszliśmy do 6000, ale jak widzimy, to po prostu na daily, czyli w jednym dniowym wykresie, to doszło do tego, ale szybko podniosło się, czyli ten dzień się nie zakończył poniżej tych 6000. No, według tego dniowego wykresu. Okej, okay, tak to jest, co ja chcę powiedzieć o Bitcoinu. Teraz możemy trochę zerknąć, co ja myślę, jest warto po prostu dokupować i trzymać na dłuższy termin. Ethereum, mi się wydaje, że to jest dość nisko. Jakoś on też jest bardzo dostępny, czyli można go łatwo wkładać i wykładać te pieniądze, bo jest powiązany do fiat. W tej chwili oczywiście to ma się zmienić. Te giełdy chcą dodawać czyste fiat waluty. Nawet mogę dodać, że Binance ogłosiło ostatnio, że mają dodać euro. To też jest bardzo pozytywna wiadomość. Okay. Ethereum, Ripple, EOS. Mi się wydaje, że to jest dalej bardzo dobry projekt. Oczywiście się sypną. Teraz 10 dolarów, to mi się wydaje, tylko patrząc na to, gdzie by to było i że po prostu no, coraz więcej słyszę projektów, które będą używać IaaS technologię, czyli ich platformę. To ma naprawdę teraz potencjał, żeby po prostu konkurować z Ethereum. Okay. Litecoin też ostatnio słyszę, że może nawet dojść poniżej 100 dolarów. Po prostu mało się dzieje koło tego projektu. Może nie najlepszy w tej chwili. Oczywiście zawsze można dokupować przy takich dołkach. Trzymać, mi się wydaje, że dobrze wyjdziemy. Tylko moja opinia. Ok, poza tym, tak jak widzimy, ostatnio IOTA dobrze działa. Tron, no też słyszę jakieś wiadomości o Tron, że niby ten Justin Sun wykupuje czy wykupił BitTorrent. Okay, też oczywiście mieli ten mainnet, który ostatnio wyszedł. W tej chwili jest naprawdę nisko, bardzo nisko. Tak jak mówiłem, wiem, że dużo inwestorów też mają te torby w Tron. Tak jak mówiłem, po prostu trzymają, bo chcą widzieć te odbicie. Mi się wydaje, że jest potencjał, to jest też dobry projekt. Neo też naprawdę kiedyś było bardzo wysoko. Też dobry projekt. Fundamentalnie nic nie jest z nim złego. Oczywiście jakoś mało o nim słyszę ostatnio. Dash. Dash kiedyś był naprawdę popularny do kopania. Były duże zyski kopając tą kryptowalutę. W tej chwili mi się wydaje, że coraz gorzej wygląda to kopanie i to jest też bardziej przyczyna to, że te koszty energii po prostu drożeją i w dużo krajach po prostu już się nawet nie opłaca kopać, bo po prostu ten prąd za dużo kosztuje. Okay. Inaczej mówiąc, lepiej się opłaca inwestować czysto w te kryptowaluty niż kupować ten sprzęt i płacić za ten prąd, żeby wykopać te kryptowaluty. Oczywiście, tylko moja opinia. Okay.
Poza tym Binance Coin, niesamowite, tak jak zawsze mówię, od samego początku bardzo sobie dobrze radzi. Nawet to widzimy w tej chwili 8%, okay? 15,76%. Dobra kryptowaluta. Też mi się wydaje, że efekt jest taki, że po prostu dużo ludzi trzyma tylko Binance Coin na boku, bo po prostu są niepewni, co się ma dalej wydarzyć na tym rynku. Oczywiście te spadki były dość ostre ostatnio. VeChain, bardzo dobry projekt, jeden z moich ulubionych. Wydaje się, że przy takich dołkach po trochu jest dobry pomysł. Ethereum Classic, już mówiłem, pompa, nie kupują. Moja opinia. Ontology też mi się podoba. Nawet mi się wydaje, że może lepiej niż Neo w tej chwili. Po prostu jakoś jest bardziej dynamiczny projekt, więcej się o nim słyszy, sentyment jest lepszy, market cap jest mniejszy. Czyli gdy mamy wybierać jakąś chiński projekt, to mi się wydaje, ja bym wolał Ontology niż Neo. Okay. Poza tym, co mogę powiedzieć, Nano trochę się mocno sypnął. Oczywiście Nano jest naprawdę bardzo szybka kryptowaluta. Używa te DAG technologie, czyli to jest trochę inna niż te blockchain. Nie idzie takim w jednym łańcuchu i że konfirmacja jest jedna za drugiej, tylko że po prostu tym więcej użytkowników wchodzi w ten projekt, tym szybciej ona działa. Jest bardzo szybka, trzecia generacja, ale problem z nią jest, że ona ma tylko jedyną funkcję i to jest jako kryptowaluta. A na przykład porównując do IOTA, ja bym wolał IOTA w tej chwili i to jest z względu dlatego, że po prostu IOTA co najmniej ma inne takie specjalizacje, okay? Czyli Internet of Things. Okay? I oni mogą na to polegać i nie tylko, że jako czysto kryptowalutę. Zelka się daje, to jest dobra cena. Podoba mi się projekt. 0x, okay? Poniżej dolaru mi się podoba. To jest dobry projekt. Tak jak już mówiłem, to, że po prostu Coinbase wykupił Paradox, a 0x jest właśnie ta technologia, która jest używana przez Paradox, to jest bardzo bullish i ma potencjał. Okej, ale mi się wydaje, że to wszystko na dziś. Ten film się trochę ciągnie. Tak jak ja mówię, trzeba patrzeć na ten rynek naprawdę z długiego perspektywu i gdy po prostu tylko codziennie czytamy, tylko żeby robić jakiś day trading, to po prostu nie jest najlepszy pomysł. Okay? Gdyby co, to swing trading. Okay? Tak jak mówię, w takich dołkach, ale musimy czekać na konfirmację w dobre projekty. Wtedy możemy po prostu zarabiać przy takich górkach tu albo tu. Albo tu, albo tu, okay? Które zawsze są, ale trzeba zawsze czekać. Po prostu trzeba, inaczej niech się odbije, i że sentyment się zmieni. Jak na razie nie jest najlepszy i może się sypnąć dalej, okay? Ale jak zawsze ja mówię, brać długoterminowy perspektyw jest najlepsze podejście dla początkującego inwestora. To jest wszystko, co chciałem powiedzieć dzisiaj. Gdy Wam się podobał ten filmik, łapkę do góry i subskrybujcie. Życzę wszystkim super dnia. Na razie.